Witam Was. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, bo ze swojego fanpage'a. Okej, już udostępnię to zaraz na swoim profilu, tak jak obiecałem. Jeszcze chwilkę. Przyszedłem na fanpage, bo strony troszeczkę więcej możliwości nam tutaj dają niż fanpage'e, jeśli chodzi o zasięgi. Ok. Już. Momencik. Bo zapewne część z Was jest jeszcze. Czeka na moim fanpage'u. A część. Ok. Już za chwileczkę. Udostępnimy i udostępnimy na osi czasu. Troszeczkę pogmatwane. Mam nadzieję, że będzie ok wszystko. Witam Was, moi drodzy. I witam już pierwsze osoby. Tak jak mówię, troszeczkę inaczej będę teraz live nakręcał. Będzie to z mojego fanpage'a i będę udostępniał Wam tutaj na moim profilu. Wiadomo, na profilu jest troszeczkę z opóźnieniem, z drobnym, bo z drobnym, ale mamy tutaj opóźnienie. Więc troszeczkę taka niedogodność, aczkolwiek no musiałem zrobić, bo później sam Facebook nie za bardzo pozwala mi udostępniać materiałów filmowych z tablicy, a przy fanpage'u to jest całkowicie inaczej. Ok, już wyłączymy rozpraszacze. Widzę, że poszło nam. I widzę pierwszych gości. Witam Was. Miło mi widzieć, że też interesujecie się aromaterapią, też się interesujecie olejkami, dlatego że to jest taki dar natury. Słuchajcie, dzisiaj chciałem porozmawiać troszeczkę o pochodnej, o olejku takim, który jest pochodnej cytryny, a dokładnie o olejku z limonki. Limonkę zapewne kojarzycie, jest wszędzie dostępna. Jest to moim zdaniem jeden z najlepszych owoców orzeźwiających, który staram się pić wodę z limonką praktycznie codziennie. Jeszcze dodatek tam mięty jest kapitalna. Ale czym się charakteryzuje? Zapewne sam limonkę kojarzycie. Bardzo podobna jest do cytryny, tylko ma taki bardziej zielonkawy kolor. Tak samo po przekroju ten miąższ jest też bardziej taki żółtawo-zielonkawy, tak? Ale w tą barwę zielonkawą wpadający. Charakteryzuje się takim orzeźwiającym, świeżym zapachem, tak? Tak jakby nas podnosił, takiego powera dodawał, podnosił nas na duchu. Słuchajcie, tak jak też inne te olejki z cytrusów, jest przede wszystkim takim znakomitym antydepresantem, więc warto też po nią sięgnąć. Stosowany jest ten olejek w aromaterapii przede wszystkim w takich stanach właśnie, gdy mamy depresję, lęki czy złe samopoczucie, tak? Ale również jest wykorzystywany to przez niektóre kliniki, a też w domach przy różnych zaburzeniach alkoholowych. Mamy problem z tym nadużywaniem alkoholu. Limonka czy olejek z limonki sobie z tu poradzi, dlatego że taki troszeczkę wstręt będziemy czuli do tego alkoholu. Ale oprócz tego sam olejek limonkowy znajdzie również zastosowanie przy infekcjach gardła, tak jak teraz mamy ten okres, przy przeziębieniach, przy różnych bólach głowy, tak, i to różnego pochodzenia, ale też możemy wspaniale wykorzystać go przy artrytyzmie, tak, reumatyzm, więc ma tak naprawdę duży wachlarz zastosowań, więc warto sięgnąć, tym bardziej, że cena za, tak jak sprawdzałem w sklepach, za olejek z limonki nie jest wysoka. Najczęściej znajdziecie z dwóch krajów limonkę, z Indii i z Chin. Powiem szczerze, ja tylko to indyjsko z Indii stosowałem ze względu na certyfikaty, bo ja jak kupuję, to zawsze sprawdzam, żebym miał ten certyfikat terapeutyczny, tak? Bo to jest dla mnie podstawa, bo ja też również piję.
Sam olejek z limonki jest, tak jak większość cytrusów, jest pozyskiwany z tłuczenia skórki na zimno. Pamiętajcie, nie żadnej tam w procesie tej destylacji parą wodną, bo też są takie olejki, ale jeśli chcemy uzyskać te największe terapeutyczne właściwości cytrusów, no to jednak musi być tłoczony na zimno. Pochodzi sama limonka, no to tak jak wszystkie te cytrusowe gatunki citrus, nie pamiętam dalszej nazwy tej łacińskiej, bo jest za trudna, sorry. Słuchajcie, sama limonka jest znana z tych właśnie swoich wspaniałych substancji aktywnych, tak? O takich właściwości, które są chętnie też wykorzystywane, czy to w kosmetyce. W branży spożywczej też znajdziecie bardzo dużo wzmianek o limonce i tego składnika. W spożywczej na pewno zetknęliście się z dżemami, tak? Mamy różne dżemy, mamy różne sosy, czy gotowe desery, tak? Ale również bardzo często napoje, czy to gazowane, czy niegazowane, macie z dodatkiem limonki, więc mówię, ta limonka jest wszechobecna. Niestety w Polsce jest bardzo droga. Dzisiaj sprawdziłem nawet specjalnie cenę kilograma limonki. No ładna, bo ładna, ale w granicach 14 zł. No to jest chora cena, gdzie tak naprawdę w Hiszpanii kupowałem ją około 1 euro. No to więc my Polacy rzeczywiście docierają do nas bardzo drogo te wszystkie wspaniałe owoce. Jeśli chodzi o samą limonkę, to podobna do cytryny, jest troszeczkę taki bardziej kwaśna nawet, ale co ją wyróżnia, czy daje jakby wyższość moim zdaniem troszeczkę nad cytryną, to jest większa ta zawartość witaminy C i naprawdę zdecydowanie większość. Ponadto pamiętajcie, w składzie znajdziemy również witaminy z grupy B. Witaminę A, też mamy różne minerały, tam głównie znajduje się, z tego co pamiętam, to miedź i żelazo, tak? Ale też są śladowe ilości potasu, wapnia, fosforu, więc jest bardzo bogata. Jednakże ten najważniejszy składnik to jest właśnie witamina C oraz część bioflanoidów, które tam też występują i one mają takie silne działanie oczyszczające, rozkurczowe oraz również przeciwzapalne. Jeśli chodzi o sam olejek, do czego możemy go stosować? On ma takie działania przede wszystkim antyseptyczne. Tak jak większość cytrusów. Ma też przeciwwirusowe, co jest bardzo ważne, ale działanie też również ściągające. Spokojnie sobie poradzi z większością bakterii, więc bakteriobójcze. Też możemy go wykorzystać jako działanie dezynfekujące, tak? Regeneruje nas wewnętrznie czy zewnętrznie. Tutaj też pokłon dla osób, które dbają o swoją cerę, też możemy ten olejek wykorzystać. Co jeszcze mamy? Mamy takie właściwości również tonizujące. Słuchajcie, i wiele, wiele innych różnych właściwości, dlatego warto sięgać po limonkę czy olejek z limonki. Ja tutaj jestem, bardziej wykorzystuję olejek, dlatego że ja stosuję aromaterapię, czy lubię domowe spa sobie urządzić, bo wtedy regeneruje się to ciało. No jest przyjemniej też zdrowiej, że tak powiem. Przy działaniu takim typowo antyseptycznym, to olejek przede wszystkim może być pomocny w leczeniu wielu takich różnych infekcji, tak? I zapobiegać przede wszystkim im rozwojowi. Dlatego też trzeba profilaktycznie go stosować. Jego właściwości antyseptyczne wspomagają jakby profilaktykę też antytestową, bo też ja go wykorzystywałem kilka razy już przy skaleczeniach, tak? Przy jakichś tak ranach. Przykładowo, gdy mamy tę ranę zanieczyszczoną, więc warto od razu sobie rozpuszczony olejek z jakimś bazowym przetrzeć tą ranę, więc wiemy, że żadna infekcja się nie da. Słuchajcie, też on może być, jak mamy różne infekcje skórne, też stosowane zewnętrznie, tylko pamiętajcie, z bazowym wtedy rozcieńczamy i on też będzie te infekcje spokojnie sobie radził z nimi i będzie odbudowywał też naszą skórę bardzo ładnie. Jeśli chodzi o samo spożywanie, no to generalnie po co spożywamy? Dlatego, że raz, że możemy zacząć od jamy ustnej, tak? Tam mamy rzeczywiście tych mikrobów, bakterii bardzo dużo, więc tutaj pozbywamy się tego jakby stanu zapalnego, czy tego zakażenia w jamie ustnej, ale też gardło sobie pięknie oczyszczamy. Później dalej mamy jelito grube, żołądek, tak? Drogi moczowe, więc też warto tutaj po kropelce, po dwie kropelki, tak jak pokazuję, ja na taką szklankę, dlatego, że na mniejsze jest dla mnie za mocne
ma działanie, tak? Jest za bardzo intensywna, tak jak mięta, dacie dwie kropelki na małą szklankę, po prostu nie wiem, czy wypijecie, tak samo i przy limonce, to jest jednak dosyć mocny środek stężony. Pamiętajcie, że to jest olejek eteryczny, tak? Więc jest mocno skondensowany. Co jeszcze możemy powiedzieć? Olejek z limonki na pewno będzie sobie wspaniale, i to wspaniale, radzi sobie z różnymi owrzodzeniami. Problemy z łuszczycą też możemy stosować przy jakiś dodatek czy naparów, nie naparów, czy możemy płukanek stosować. Mamy jakiekolwiek wysypki, tak? Mogą być to również alergiczne. Pamiętajcie też, żeby jest wykorzystywany w różnych dermokremach jako dodatek, aby radzić sobie z wysypkami. Co jeszcze? Może przede wszystkim też leczyć różne infekcje wirusowe naszych dróg oddechowych, tak? W związku on z tym jest polecany przede wszystkim przy jakimś takim leczeniu zapalenia oskrzeli, tak? Jeśli mamy cokolwiek z naszymi drogami oddechowymi. Działanie jeszcze ma takie przeciwwirusowe, to pomaga przede wszystkim walczyć z różnymi tymi wirusami, ale z tego co czytałem, wspaniale sobie radzi przy śwince. No wiadomo, że to jest choroba małych dzieci, ale też i nieraz dorośli, nie daj Boże wtedy, bo takich chorób w wieku już dorosłym nie powinniśmy przebywać. Niestety ja wiem po sobie, jak już byłem dorosły, miałem małe dzieci i ospa mnie dopadła. Ale jakbym miał limonkę, to też bym do ospy zastosował, bo tak, generalnie spokojnie sobie poradzi z odrą, ze świnką, bo tak jak mamy wysypki, tak, więc warto sobie wtedy rozpuścić z jakimś olejem bazowym i te miejsca, gdzie to nas obsypało, smarować. Raz, że znieczuli to, więc nie ma żadnego drapania, a także przyspiesza jakby gojenie, tak jak mówię, bo to są takie jakby owrzodzenie, tak, tej skóry. Gojenie nie pozostawia wtedy takich brzydkich, tak jak no niestety ja na twarzy mi zostało po ospie, troszeczkę dołków, nie mamy. Jakbym miał olejek z limonki, no może inaczej bym wyglądał. Sorry za mój wygląd. Okej. Tak jak większość też cytrusów ma właściwości takie przeciwgorączkowe, tak? Generalnie pamiętajcie, że podwyższona temperatura to jest jakiś tam objaw wskazujący, że nasz organizm zaczął walczyć, tak? Ma jakąś infekcję lub zatrucie. Więc z jednej strony to jest bardzo dobry wskaźnik, tak? Więc wiemy, że coś się dzieje. Bo to jest tak jakby naturalna odpowiedź naszego układu odpornościowego i wskazówka, że walczymy. Z jednej strony są, jeśli chodzi o medycynę naturalną, też medycyna nie do końca na każdym etapie pozwala zwalczyć jakby objawy tej gorączki. Żebyśmy wiedzieli, co się z naszym ciałem dzieje, powinna być utrzymywana taka stan podwyższony. Ale okej, wróćmy już do olejku z limonki. On z tego tytułu, że ma te działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, też pozwoli obniżyć gorączkę, tak? Też jest bardzo dobrze, gdy gorączkę mamy, a występują w związku z różnymi alergiami. Słuchajcie, tutaj mam akurat znajomych, ja na sobie nie przetestowałem, bo żadnej alergii nie mam na chwilę obecną, czy u mnie w rodzinie nie ma, ale znajomi stosowali w zeszłym roku limonkowe i w tym roku właśnie w okresie wiosennym. Różne trawy, nie trawy zaczynają pylić, zastosowali sobie aromaterapię w domu. Jak kasłali do tej pory, kaszleli, kasłali, nie wiem jak to się w końcu prawidłowo wymawia, tak przy aromaterapii minął ten kaszel. Więc te podrażnienia, które alergeny wpłynęły na ich organizm, zostały może nie do końca zlikwidowane, ale złagodzone przede wszystkim. Więc też warto pod tym względem czy pić codziennie szklankę z limonką, czy aromaterapię stosować. Ja jestem zwolennikiem aromaterapii, dlatego że raz, że pochłaniamy ten dobroczynny, nie wiem, opar, tak jak widzicie tutaj unosi się coś, całym ciałem jakby go wchłaniam, tak samo drogami oddechowymi. Więc druga kwestia, też polecam każdemu kąpiele, dlatego że kąpiel, jak zanurzymy się w tą wodę z olejkami, temperatura 40-45, tak, by nie było 50-60, bo się poparzymy, to też wchłania ten dobroczynny skład olejków, całe ciało nasze, oprócz tego też jest to aromaterapia, bo z parą się unosi to wszystko. Więc kąpiel jest dla mnie najlepsza i kominek. Później też masaże są takim błogosławieństwem. To w zależności też na co potrzebuję. No i picie. Słuchajcie, też wracając już znowu do olejki, bo olejku limonki, bo gdzieś znowu uciekłem. Słuchajcie, ten olejek też jest, to jest taka naturalna substancja zatrzymująca krwawienie.
Słuchajcie, olejek ma właściwości też ściągające, tak? Więc wspomaga krzepnięcie krwi, ściąga naczynia krwionośne. Też jest takim właśnie znanym środkiem hemostatycznym. Więc medycyna naturalna bardzo często go wykorzystuje i poleca przede wszystkim. Więc jeśli mamy skaleczenia, warto wtedy od razu zastosować olejek. Jeśli mamy też krwawienia wewnętrzne, wczoraj miałem też o olejku innym, który też pomaga w krwawieniach wewnętrznych, ale to nie był cytrus. Dzisiaj mówimy o cytrusach. Więc też mamy krwawienia czy wewnętrzne, on pomoże. Zewnętrzne tym bardziej, raz, że nam oczyści tą ranę i też to krwawienie jakby zostanie zmniejszone. Szybciej ta skóra też będzie regenerowała, tak? A jeśli chodzi o regenerację, to pamiętajcie, że możemy i parówki stosować, i z kremami stosować sam olejek. On przywraca jakby lepszą kondycję, regeneruje tą skórę, ale też regeneruje cały organizm, w zależności jak go zastosujemy. Też jakby pomaga na szybsze takie odzyskanie sprawności po chorobie, tak? Czy mamy jakieś kontuzje, czy był wypadek, cokolwiek, choroby przewlekłe, więc tutaj olej z limonki, ta aromaterapia jakby nas powróci na nowo do życia, więc warto też tutaj pod tym względem stosować. Słuchajcie, sam tak jak mówiłem, wracając o olejek do tych działania bakteriobójczych, jeszcze sobie przypomniałem, on wiadomo, może być stosowany, jeśli mamy jakiekolwiek zatrucia. W lato to jest najczęściej lodami, nie lodami, zatruwamy się, mamy wysoką gorączkę, coś się dzieje z naszym organizmem, wtedy warto pić, ale też mamy jakieś biegunki, nie wiadomo spowodowane jakim zatruciem. Pamiętacie, mówiłem, że mięta bardzo fajnie tutaj reguluje, ale tu nie chodzi mi o regulację naszego układu trawiennego, tylko walkę z jakimiś bakteriami, które znajdują się wewnątrz nas, nie wiem, powodują biegunki, gorączkę. Tych bakterii może być rozliczne rodzaje, tak? On spokojnie będzie sobie z tymi bakteriami radził. Ale też, jeśli mamy jakiekolwiek problemy przy, nie wiem, bakterie zaatakowały, mamy problemy w ogóle żołądkowe, okrężnicy, jelit, to też możemy wykorzystać sobie olejek wtedy z limonki. Przepraszam. Z tego co wiem, to jeszcze olejek wspaniale sobie radzi, jeśli mamy jakiekolwiek zapalenie bakteryjne uszu. Cokolwiek wewnątrz ucha, też możemy go zastosować, przemywać, to znaczy oczywiście po rozcieńczeniu z jakimś bazowym, tak? Nie możemy bezpośrednio stosować tego olejku. Więc ma te bardzo mocne działanie przeciwbakteryjne. Słuchajcie, ja go też stosuję jako typowa dezynfekcja, tak? Jeśli mam jakąś żywność, też jest go, wiem, że zresztą przemysł go spożywczy wykorzystuje jako dodatek do gotowych potraw, aby miał taką postać ochronną, tak? Bo on chroni przed różnymi drobnoustrojami, więc warto go wykorzystywać. Ale jak ja go wykorzystuję? Gdzieś od czasu do czasu nawet w lodówce, jeśli mam żywność tam leży, a chcę, żeby była dłużej przetrzymywana ta żywność, ja go pryskam. Po prostu mam taki roztwór rozrobiony na butelkę taką do spryskiwacza, kojarzycie, do okien. Tam wlałem sobie około 20 kropel, wypełniłem to do wodą i pryskam, jak potrzebuję coś zdezynfekować. No nie tylko musi być to, że tak samo i owoce, jeśli kupuję, nie znam pochodzenia, też przetryskuję. To, co było na tych owocach, no to jest zabite przez olejek, więc warto też wykorzystywać jako taka typowa dezynfekcja, tak? Wewnętrznie też oczywiście, jeśli mamy jakieś pasożyty, bakterie, też możemy tym olejkiem z limonki tutaj zadziałać, tak? Też możemy go stosować, no na wszawice jest bardzo dużo już tych olejków, czy lawenda, czy inne, ale też jeśli mamy jakieś problemy takie skórne, coś się dzieje, jakaś tam bakteria się rozwija, czy nawet jak coś, jakieś małe gnidy się pojawiają, też możemy wykorzystać tutaj ten olejek z limonki. Raz, że on ma taki piękny zapach, jako perfumy też można go używać, tak? Dobrym wskaźnikiem też ten olejek jest dla niejadków. Moi drodzy, słuchajcie, jeśli macie niejadków, naprawdę to jest wspaniała rzecz na pobudzenie apetytu. I to naprawdę sami spróbujcie, będąc gdzieś tam w aromaterapii, czy dając się napić komuś, jest taki ślinotok, tak? Autentycznie, zanim nawet jeszcze spojrzymy na to jedzenie, to jest taki naturalny aktywator, tak, tego naszego apetytu. On pobudza procesy trawienne. Przede wszystkim, jeśli się napijemy, to no, on uruchamia też proces wydzielania soków trawiennych, tak, do żołądka. Więc
odczuwamy wtedy głód. Więc jeśli macie kogokolwiek, kto nie chce jeść, sięgajcie po olejek z limonki. Raz, że jest taki, ma wspaniałe działanie na różnych polach, ale tutaj pomoże. Wiem, że cytryna też pobudza, wiem, że też pomarańcz pobudza. To też w zależności, jaki zapach lubimy i jaki smak lubimy. Ale limonka, z tego co wiem, bije tam te dwa cytrusy troszeczkę na głowę, jeśli chodzi o wydzielanie tego ślinotoku. Przepraszam. Jeszcze możecie go wykorzystać, to już wiem od mojego stomatologa, że generalnie on wzmacnia połączenia między zębami a dziąsłem, więc warto stosować, bo ma te takie właściwości ściągające, tak? Więc jeśli macie tam ruchome zęby, cokolwiek się dzieje, tak? Jakąś paradentoza się zaczyna, to warto wtedy płukanki z limonki stosować. Na pewno wzmocni nam tutaj to połączenie zęba z dziąsłem i też pozbędziemy się różnych bakterii, które są w tej jamie. Nawet jeśli chodzi o samą skórę, też fajnie go panie stosują. No ja może nie do końca stosowałem kąpiel tak, ale z kremami nie. Dlatego, że po zastosowaniu olejku z limonki z jakimś dobrym kremem naturalnym, ta skóra będzie taka ujędrniona, tak? Taka elastyczna. A to dzięki temu, że on ma właśnie właściwości ściągające i leciutko napina mięśnie. Więc warto wykorzystać, nawet gdzieś na imprezę idziecie, dzień wcześniej poleżcie sobie w tej limonce, to ciało też takie piękne, jędrne się stanie, czy powiedzmy później z dodatkiem, sorry, kremu. Więc tutaj te właściwości ściągające wykorzystajcie na maksa. Co jeszcze z takich właściwości? No ma oczywiście, jeśli chodzi o naszą twarz, naszą skórę, no to też zapobiega takim procesom, naturalnym procesom starzenia, tak? Mamy gdzieś marszki, jakieś plamy starcze, też typowo jeśli wypadanie włosów, no to płukanki robimy do włosów. Płukanki ja tu polecam, z tego co pamiętam, bardzo z awokado, z kokosem, ze zwykłą oliwą, dlatego że dodatek witaminy E mamy, więc to nam wzmacnia tego włosa, ale on zapobiega, ten włos się tej cebulki trzyma mocniej. Jeśli chodzi o zmarszki, no to możemy sobie robić okłady na twarz, możemy inhalacje robić, tylko pamiętajcie, limonka jest dosyć agresywnym też olejkiem eterycznym. Jeśli na te 2-3 szklanki do wody wlewacie takiej ciepłej wody, robicie inhalacje, to nie więcej niż 3 do 5 kropel limonki i zamykamy oczy. Moi drodzy, no nie jedna osoba już płakała, miałem tutaj kilka rozmów, że no chciała popatrzeć. Nie wiem po co patrzeć na tą wodę, jak mamy i tak ręcznikiem głowę przykrytą, tak? Więc też odbudowujemy nasze to ciało, dajemy jakby drugiej młodości, więc tutaj też wykorzystajcie, tak? Więc pozbywamy się, może nie do końca się pozbędziemy, ale zapobiegniemy temu procesowi starzenia. No niestety wiek robi swoje, no czy chcemy, czy nie chcemy. No więc stosujmy. Słuchajcie, też jedno co wyczytałem, jest w niektórych klinikach stosowane w ogóle jako płyn, pierwszy płyn do picia rano, dlatego że pamiętajcie, lemonka czy olejek z lemonki z wodą, on jakby pobudzi naszą witalność, pobudzi ten energii, tak? I też jakby, że możemy funkcjonować, zabrać się za jakąś pracę. Więc też jeśli macie doła, cokolwiek zmęczeni jesteście, napijcie się z lemonką. Ja jeszcze kropelkę mięty do tego bym dodał, ale to jest kwestia smaku, tak? To co jeszcze na początku wspomniałem, oprócz tych właściwości takich leczniczych, jeśli chodzi o nasze ciało, ma bardzo dobre działanie przeciwdepresyjne. Słuchajcie, rzeczywiście jest wykorzystywany przez wiele osób, zresztą sam zapach cytrusa już powoduje nasze jakby takie flow, uniesienie się tego na duchu, więc stosujcie, jeśli macie przygnębienie, jesteście, no nie wiem, to tak jak dzisiaj jest za oknem pogoda, jaka jest, taka jest, no mniejsza o nią, ale też jak te cytrusy gdzieś się tutaj koło mnie cały czas rozpylają, no ja nadal mam energię, chce mi się do was mówić, tak? Chce mi się coś tam czytać, uczyć i tak dalej i funkcjonować normalnie. Nie jestem przygnębiony, bo jak jestem przygnębiony, to idę się kładę, ale nie na tym życie polega.
Słuchajcie, więc też warto pod tym względem, tym antydepresyjnym, antystresowym, lękowym stosować. Też możecie go, jeśli macie jakieś bóle stawów, tak jak powiedziałem na początku, jakieś bóle reumatyczne, też warto sobie, czy masaże robić, tylko pamiętajcie, tak jak już mówiłem, masujemy ścięgna, masujemy mięśnie, nie do końca robimy masaż samych kości, bo to nie w tym rzecz polega. Co jeszcze z takich, ach, no jeden z najważniejszych, to co kiedyś mówiłem, miałem też jakiś tam live o tym, wolne rodniki. Słuchajcie, limonka idealnie chroni organizm przed działaniem wolnych rodników. Nawet z tego tytułu warto ją brać. Wiecie, co to jest wolny rodnik, wiecie, co to jest stres oksydacyjny, nie możemy doprowadzić do tego. Też będzie nasz organizm chroniony przed tymi wolnymi rodnikami, więc picie codziennie czy aromaterapia jest skazana. Jeśli chodzi o sam olejek z limonki, ja go łączę z miętą, mówiłem, ale bardzo fajny zapach powoduje, jak ją przełamiecie w aromaterapii lawendą czy olejkiem z neroli, tak? Szałwia też się sprawdza, bardzo fajna kompozycja. Z jangiem, no to w ogóle jest taki tamten jest kwiatowy mocny, ten jest taki cytrusowy, przepraszam, więc takie nietypowe. Tylko pamiętajcie, jak się bawicie w aromaterapii, nie łączcie więcej niż tak, zasada jest od 3 do 5 olejków, bo musicie jakąś mieć taką nutę główną i nutę pomocnicze czy wzmacniające. Zresztą ja zawsze kiedyś za dużo brałem ileś tych olejków. Teraz staram się każdy olejek zastosować jako indywidualny, poznać go, poznać ten zapach, czy tam smak, czy działanie wewnętrzne i później dopiero zaczynam bawić się w różne łączenia. Więc mówię, tutaj musicie kombinować. Cytrynowe te z limonka się łączy z wieloma olejkami, ale moi drodzy, pamiętajcie, tak jak każdy cytrus też może wywołać u Was alergię, więc musicie najpierw próbę, tak jak mówię, przedramię i próba szyi, czy nie macie jakichś odczynów, jakichś zaczerwienień, więc pamiętajcie, nawet zanim zastosujecie w kominku, czy tam w dyfuzorze, zawsze robicie próbę alergiczną, to jest podstawa. Też pamiętajcie, to jest cytrus, moi drodzy, moje panie przede wszystkim, bo Wy lubicie to słońce najbardziej, stosujemy limonkę, nie chodzimy się opalać. No niestety nie możemy, dlatego że dostaniecie plam, tak jak przy cytrynowym, tak jak przy pomarańczowym, grejpfrutowym i wielu innych, które mają tą bazę cytrusa. Stosujemy, nie opalamy się, więc najlepiej sobie wieczorne spa zrobić, wyleżeć się, gdzieś ta aromaterapia. I pamiętajcie, bo ktoś kiedyś mi powiedział, że okej, on stosuje tylko aromaterapię, to sobie na słońce może być. Nie, nie do końca. Tak samo olejek czy ten aromat przedostaje się do naszego krwioobiegu i też będzie powodował Wam później jakieś plamy na tym słońcu. Nieważne, czy zrobiliście to z kremem, czy wykąpaliście się, czy stosujecie w dyfuzorze, olejek się dostaje do Waszego krwioobiegu, tak? Więc też będziecie miały plamy, więc na to proszę uważać. Słuchajcie, tak jak takie działania, zresztą dlaczego jeszcze wolno stosować, tak jak różne inne cytrusy, on, moi drodzy, rozjaśni Wam skórę. Nabierze też, jeśli będziecie stosowały często te inhalacje, czy z różnymi kremami, on rozjaśni też skórę. Ta skóra się stanie taka zmiękczona, delikatna, tak? Będzie jaśniejsza. Druga kwestia, zobaczycie, niektórych składników jest w niektórych kremach, jest bardzo często tam limonka, olejek z limonki, tam będziecie mieli nazwę łacińską, bardzo często jest dodatkiem, tak? Jest na zmiennie, najczęściej z orężem, z grejpfrutem, też jest łączony jako dodatek, bo on wzmacnia działanie tamtych dwóch olejków, tych dwóch cytrusów innych. Więc pamiętajcie, tylko że to też nie spodziewajcie się efektów kolorystycznych na twarzy od razu z dnia na dzień. Trzeba to regularnie stosować. To, co jeszcze o tym, co ja mogę jeszcze o nim powiedzieć? A słuchajcie, przede wszystkim macie problemy z zakwaszeniem organizmu? No to limonka pozbywa się tego zakwaszenia waszego organizmu. Słuchajcie, dlatego że ma taką idealną właściwość, że tworzy ten prawidłowy bilans kwasowo-zasadowy. Typowo odkwasza organizm. Jeśli macie tutaj jakąś nierównowagę, tak? Zakwaszony za bardzo organizm,
A pamiętajcie, że zakwaszenie organizmu może pojawiać się wieloma problemami ze zdrowiem. Może być to zmęczenie, osłabienie, może być obniżona odporność, tak? A także częste migreny. My szukamy później, Bóg wie, jakich przyczyn, a możemy mieć po prostu za mocno zakwaszony nasz organizm. I to jest, daję sobie głowę uciąć, że 70% osób ma w naszym społeczeństwie za mocno zakwaszone. Więc limonka, picie regularne limonki, pamiętajcie, wyrówna ten prawidłowy bilans kwasowo-zasadowy. Też warto dlatego go brać, tak? Co jeszcze? Aha, jeszcze limonka. Są badania, może nie do końca udokumentowane, ale czytałem, że ma korzystny wpływ na poziom glukozy we krwi. No to więc też jest ukłon dla osób, którzy z cukrzycą z dwójką się tutaj nie mogą uporać. Więc troszeczkę tej glukozy insuliny może go odstawić, a też przyjmować częściej preparaty właśnie z olejkiem z limonki czy samą limonkę. Słuchajcie, sam olejek też będzie wspierał nam tą pracę przewodu pokarmowego. Pamiętajcie, też on pozwala jakby rozrzedzić żółć, tak? Więc ona wtedy ma taki swobodny przepływ. A dlaczego to mówię? Bo generalnie wtedy korzystnie wpływa na naszą wątrobę. Poprawia pracę wątroby, więc też stosujmy. Tym bardziej, że jak lubimy ciężko zjeść, ciężkostrawne potrawy, zresztą nasza wątroba to już jest historia. Z różnymi preparatami, tym co wdychamy też okazuje się, tym co przyjmujemy jest obciążona i strasznie wygląda. Z takich ciekawostek, którą jeszcze chcę Wam powiedzieć, były badania wykonane i to z dużym efektem pomaga zwalczyć bakterie typu E. coli. Tak. I to wykorzystali, były na Uniwersytecie Hopkinsa zostały wykonane badania i udowodniono, że sok z limonki, ten olej, zabija bakterie E. coli. I tutaj porównywali później, bo też wiadomo, promienie słoneczne E. coli zabijają przez jakiś okres czasu, ale limonka była aż 700 razy skuteczniejsza niż promienie słoneczne. Więc warto o tym też wiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że jak jesteśmy gdzieś, czy w obcym kraju, czy na jakichś biwakach, nie mamy dostępu do czystej wody. Jeśli dodacie do nawet lekko jakiejś niepewnej wody, troszeczkę tego olejku z limonku, czy soku z limonki, to też macie taki zdezynfekowaną wodę, bezpieczną wodę, tak? Więc przede wszystkim wiem, że na rynku są takie tabletki odkażające, ale tutaj może być jakby naturalny taki, natura nam dała właśnie limonkę, dała nam olejek z limonki, żebyśmy mieli alternatywę do czegoś chemicznego. Więc mówię, jeśli macie jakieś problemy, gdzieś jesteście, nie wiecie jaka to jest woda, woda nie była przygotowana z pewnego źródła, wystarczy, że dodacie tam kropelkę tego olejku, czy tam dwie, w zależności ile tej wody macie i jesteście już na 100% pewni, że ta woda jest odkażona. Więc mówię, tych właściwości limonka ma bardzo, bardzo dużo, tak? Raz, że w smaku, kto się do niej przyzwyczai, to będzie ją pił. Ja jeszcze powiem tak, nieraz limonkę przełamuję miodem wielokwiatowym. Nieraz takie swoje kombinacje robię, tak? Gdzieś tam rozmieszam ten miód, łyżeczkę miodu, do tego daję dwie kropelki limonki, dlatego że mówię, ona jest troszeczkę intensywna, sama, no, jak ktoś lubi, tak? Lub ją mieszałem już praktycznie ją z wieloma olejkami, z grejpfrutem fajna jest, bardzo fajna jest z pomarańczą, tak? Z miętą lubię, tak? Wtedy ma taki dosyć ciekawy smak, ale ja Wam opowiadam ciągle, że piję. Pamiętajcie, że jeśli pijecie olejki, to pijecie olejki tylko z pewnego źródła, tak? Że to są olejki do celów terapeutycznych. Żebyście się, nie daj Boże, nie pomylili, nie wzięli syntetyku i nie napili się, bo możecie trafić ze ciężkim zatruciem do szpitala. Więc jeśli bierzemy olejki do ręki, bierzemy tylko takie do celów terapeutycznych. Tak samo, jeśli aromaterapię, nie biorę w ogóle syntetyków. Dla mnie musi mieć oznaczenie tam PO, piór i tak dalej, czy inne oznaczenie, które są w 100% wykorzystywane do celów terapeutycznych. Więc o tym pamiętajcie. Możemy sobie zaszkodzić bardzo, jeśli weźmiemy z jakimś dodatkiem syntetycznym. Ja powiem tak, cena dobrego olejku z limonki będzie się wahała w granicach między 30 a 40 zł na rynku. Widziałem dzisiaj olejki 10 ml sprzedawane po 5,30. Nie wiem, co to jest za olejek w ogóle. Na pewno bym go nie dotknął. Ja wiem, że cena nieraz, moi drodzy, odgrywa jakąś rolę, ale cena
naszego zdrowia, nasze zdrowie jest bezcenne, opowiem w ten sposób, tak? Nie ryzykujmy, nie bierzmy tych najtańszych odpowiedników, tylko postarajmy się też sprawdzone. Jest kilka sprawdzonych sklepów w internecie, kilku producentów mam takich sprawdzonych, bo już przerzuciłem wiele, ale jeśli coś jest bardzo zaniżona cena, sorry, to ja tego nie dotykam. No niestety boję się, bo mam jedno zdrowie. I to, tego Wam też również życzę, takiej przemyślenia, jak cokolwiek kupujecie, więc nie zawsze to, co tanie, jest dobre. A pamiętajcie, zasada jest jeszcze jedna taka. Moja babcia zawsze mi mówiła, jak nie chcesz przepłacać, to nie kupuj najtańszego. I z reguły tak jest. Też już się parę razy oszukałem, połaszczyłem się na cenę. Powiem taki, nawet kabel gdzieś mi się przerwał do telefonu. Poszedłem, kupiłem w sklepie jakiś tam zamiennik. Oczywiście fajna cena, bo była 11 zł, a oryginalny kosztuje chyba tam około 70. Miałem go dosłownie 4 dni, tak? No bo się nie przepięcia robił, nie nadawał. Tak samo jest ze wszystkim, moi drodzy. Jak coś tylko sprawdzamy cenę, że chcemy ten najtańszy produkt, to też nie spodziewajmy się efektów, że to będzie nas leczyło, działało pozytywnie na nas. Więc taka moja rada na koniec. Słuchajcie, tak jeszcze, no, zmieniliśmy kanał, mam nadzieję, że odnajdziecie mnie na tym moim fanpage'u. Z tego Zdrowie Uroda Biznes będę prowadził właśnie o olejkach eterycznych, ale nie tylko o olejkach eterycznych, w ogóle o zdrowiu jakieś live'y. Postaram się zawsze systematycznie o 18 zrobić codziennie. Drugi mój fanpage to jest, tak jak moje nazwisko i imię, Michał Kośla, też opublikuję gdzieś na swoim tam tablicy. Tam będę troszeczkę o innej tematyce publikował live'y, tak powoli się przygotowuję, bo kiedyś zresztą widzicie po moich postach, różne tam takie motywacyjne piszę te posty, więc wiem, że wiele osób potrzebuje jakiegoś tam wsparcia, może nie duchowego, a może i duchowego, nie, oczywiście nie religijne, w żadnym wypadku to będzie bardziej takie motywacyjne, czy tym, co się zajmuję na co dzień, moim biznesem, może Was zarażę tym, tak jak ja, może bakcyla połykniecie. Ok, dzięki śliczne, bardzo Was proszę o jakieś lajki, o jakieś komentarze, o jakieś serducha, jeśli uda Wam się, to udostępnijcie ten post, jeśli macie jakieś życzenia odnośnie innych olejków, czy innych tematyk związanych ze zdrowiem, bardzo proszę wpisujcie, ja wszystko czytam, wszystko biorę pod uwagę. No i na tyle by było dzisiaj, no w miarę z czasem się chyba wyrobiłem, nie przemęczyłem Was za mocno. Dzięki śliczne za wizytę, do usłyszenia i do zobaczenia jutro. Hej, pozdrawiam i uśmiech, najważniejszy.